Dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 28 dzień października, to jest piątek. Mamy dzisiaj Dzień Miłośników Pluszaków i Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów. To się w sumie jedno z drugim trochę łączy, nie? Bo jak człowiek tak z pluszakiem się poprzytula, to trochę mu się nerwy może zszargają mniej. Cokolwiek by to miało znaczyć. Lepiej z żywym człowiekiem się poprzytulać, no ale bywa różnie. Zapraszam, nowy odcinek Wstawaki. Jedziemy! Drodzy moi mili, moi kochani, oczywiście jak to piątek, cytat biblijny będzie dzisiaj bardzo piękne zdanie z księgi proroka Izajasza, które myślę warto sobie wziąć bardzo mocno do serca i ono jest w ogóle potrzebne. Izajasz 38, rozdział 17, werset. Następujące zdanie. Ty zachowałeś mą duszę od dołu unicestwienia, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Kochani, to jest zdanie króla Ezechiasza po jego uzdrowieniu. Ja mówiłem wielokrotnie w rekolekcjach o tym wydarzeniu. To jest bardzo piękne wydarzenie, gdzie król Ezechiasz śmiertelnie chory na jakiegoś wrzoda zostaje uzdrowiony. I po tym uzdrowieniu mówi właśnie to zdanie. Tam on usłyszał, kiedy miał być uzdrowiony, że Pan Bóg go wzywa do porzucenia różnych grzechów. Rzeczywiście on się potem trochę zajął swoim myśleniem. I po tym uzdrowieniu mówi: Panie, Ty odrzuciłeś moje grzechy za siebie i w ten sposób mnie wydobyłeś, moją duszę, z dołu unicestwienia. Kochani, ja sobie często o tym myślę w spowiedzi, w sensie kiedy sam się spowiadam albo kiedy słucham ludzi w spowiedzi. Kochani, Pan Bóg nasze grzechy w spowiedzi, to jest w ogóle niesamowite, myślę tego w ogóle trochę nie czujemy, bo to nie chodzi o czucie, ale nie mamy takiej chyba pełnej świadomości, a powinniśmy. Pan Bóg w spowiedzi nie odkłada naszych grzechów gdzieś na bok, nie odkłada, wiecie, do szuflady i mówi: dobra, nie będziemy o tym pamiętać, no co prawda to było, no ale to tak zostawmy to, no ewentualnie sobie przypomnimy, nie wiem, na sądzie kiedyś, nie, sobie przypomnimy. Nie, On nasze grzechy unicestwia, On je wyrzuca, w sensie nie ma ich. Ja zawsze mówię człowiekowi, który przychodzi do spowiedzi, jak go spowiadam, że mówię: słuchaj, zawędzisz, jak stąd wyjdziesz, jakby twoje grzechy nie to, że zostały po prostu odpuszczone i Pan Bóg mówi: dobra, nie będę o nich pamiętał, tylko one zostają unicestwione. To jest tak, jakby po prostu Bóg je niszczy, Bóg mówi, że ich nie ma. Jesteś całkowicie wolny od tego, ale nie wolny jak coś, co schowałeś do piwnicy i co prawda z tym nie żyjesz już na piętrze, ale wiesz, że to w piwnicy jest. Nie. Wolny, unicestwione, zostawione, nie ma ich. Kochani, jeżeli kiedykolwiek do waszej głowy, do waszego sumienia, do waszego serca będą przychodziły takie rzeczy, że z czegoś się wyspowiadaliście, nie? Daliście Panu Bogu coś w ręce, a zły wam to ciągle wypomina. Zawsze traktujcie to jako pokusę. W sensie, jako coś nieprawdziwego. Zły nas obrzuca rzeczami, które już nie istnieją. Jeżeli Panu Bogu tego nie oddałeś oczywiście spowiedzi, jeżeli Ty trzymasz to dla siebie, jeżeli Ty sam sobie próbujesz z tym poradzić, tak, no to wtedy jakby to rzeczywiście w Tobie jest. Ale kiedy to oddajemy, kochani, czasem też mówię ludziom spowiedzi, żeby uwierzyli w Boże miłosierdzie. Ono się może wydawać absurdalne i człowiek, który jakiegoś zła narobił, mówi: no ale jak to tego nie ma? Ja mówię: uwierz, to chodzi o wiarę, uwierz wiarą, nie rozumiem, bo rozumiem, że rzeczywiście czasem trudno to zrobić, ale uwierz wiarą, że Pan Bóg to zabrał. Kochani, to jest chyba, dla mnie sekret spowiedzi jest chyba najpotężniejszym tym czymś, co Pan Bóg robi, bo On po prostu unicestwia zło, jest niepojęte w ogóle, wyrzucił to zło. Jeżeli coś nosicie, oddajcie Mu to, a jeżeli oddaliście, a zły wam to przypomina, nie traktujcie poważnie złego, który wam próbuje ciągle wzbudzać jakieś poczucie winy albo cokolwiek innego związane z tymi grzechami, które Pan Bóg zabrał. Jak zabrał, to zniszczył. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za to nasze kolejne spotkanie. Bardzo się z niego cieszę. Oczywiście jeszcze jutro ostatnie sobotnie na koniec tego tygodnia. Dobrego, pięknego piątku wam życzę, pełnego doświadczania Bożego miłosierdzia. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa, pa.